Diabeł od początku chce odciągnąć człowieka od Boga. Historia w Edenie o tym świadczy dobitnie. Kilka dni temu mówiłem, jak jednym z jego pierwszoplanowych ataków to jest zaufanie do tego, co Bóg powiedział. Dzisiaj byśmy powiedzieli, zaufanie do słowa Boga. Bóg powiedział: Zjecie z tego drzewa, na pewno umrzecie. A diabeł do Ewy. Zjecie i na pewno nie umrzecie. No i Ewa decydowała, czy zaufać Bogu, czy zaufać diabłu. Niestety wybrała zaufanie diabłu. Ale wraz z tym kłamstwem, atakiem bezpośrednio na słowo Boga, że ono nie jest prawdziwe, szatan zaczął mącić w umyśle Ewy, próbując także zmienić jej wyobrażenie o Bogu, zmienić jej wizję Boga z prawdziwej na diabelską. Prawdziwa. Bóg jest dobry. Bóg całe stworzenie przygotował dla dobra ludzi. Bóg dał im wszystko. Bóg żyje w przyjaźni z nimi. Bóg im dał, można powiedzieć, podobieństwo do siebie. Dał im siebie nawzajem, nie? bo tam nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Czyli bardzo dużo dowodów miłości i dobra, a diabeł. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego. Otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Oskarżył Boga o to, że nie daje nam dobra, że jest złośliwy, że ukrywa przed nami dobro i zamyka przez swoje słowo, przez swoje zakazy prawdziwe szczęście przed nami. Czyli diabelska wizja Boga. To Bóg jest niedobry. Bóg zamyka przed tobą szczęście. Jeśli pójdziesz za diabelską wizją Boga, będziesz płakał w nieszczęściu właśnie, jak ten syn marnotrawny, który skorzystał właśnie z takiej wizji, że u ojca nie jest dobrze. Jeśli z kolei będziesz trwał przy Bogu, przy tym, że jest dobry, łaskawy, zwyciężysz wszelkie pokusy i zobaczysz, kto miał rację.